Hej, 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 szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie 1 kwietnia w kolejnym odcinku Daily Bread w dzień Prima Aprilis, ale tak myślałem sobie na początku, może zrobię jakiś taki żart Prima Aprilisowski, ale potem myślę, no nie, to bez sensu, dlatego że Pan Bóg jak daje słowo, to nigdy sobie z nas nie żartuje. Słowo Boże jest zawsze konkretne, dotyka naszych ran, miejsc, które potrzebują uzdrowienia, przynosi moc, więc nie będzie żartu Prima Aprilis, aczkolwiek na koniec może jakaś krótka niespodzianka się pojawi. Moi drodzy, słuchając Słowa Bożego, dalej wczytujemy się we fragmenty, kiedy Jezus dyskutuje z faryzeuszami, ze swoimi odbiorcami, z ludem Jerozolimy, który kompletnie nie potrafi zrozumieć tego, o co Jezusowi chodzi. I dzisiaj ci, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy chcieli za Nim iść, ciągle mają jakieś pytania, ciągle coś im nie pasuje. No nie potrafią tego wszystkiego w swojej głowie ułożyć. I Jezus używa po raz kolejny, bo w Ewangelii Jana czyni to bardzo często, podpiera się wstawiennictwem Ojca i mówi, nie wyszedłem sam od siebie. Pamiętajcie, nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Mój Ojciec mnie posłał. Wielokrotnie te słowa padają. Albo ja i ten, który mnie posłał. Jezus ciągle o tym mówi. Jezus pokazuje, że nie idzie sam. Że jest posłany od Ojca. I to jest niesamowite w Jezusie Chrystusie. Że On wie, kto Go posłał. On ma świadomość tego, kto za Nim stoi. I ma świadomość tego, kogo Jezus reprezentuje tutaj na ziemi. Jako Bóg człowiek. Wie też, że tak jak On przedstawi wszystkim Boga, tak oni uwierzą albo nie. To, co Jezus mówi też, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Jezus ma świadomość tego, że jest ambasadorem Królestwa Niebieskiego na ziemi. I Jezus, zapraszając nas do uczniostwa, czyni z nas również ambasadorów Królestwa Niebieskiego. Ambasador to jest ten, który reprezentuje dany kraj. On może nie być kompletnie znany w danym miejscu, ale tak jak on się zaprezentuje, tak naprawdę zaprezentuje swój cały kraj. I z drugiej strony, taki szacunek, jaki jemu okażą podczas danej wizyty w innym kraju, taki szacunek przekaże całemu swojemu krajowi. Więc trzeba nam dzisiaj zadać sobie pytanie, czy ja mam świadomość tego, że jestem ambasadorem Królestwa Niebieskiego na ziemi? Że to jest tylko pielgrzymka, że my zmierzamy do naszego głównego królestwa? Do nieba. I czy ja do tego nieba zachęcam? I znowu w dwie strony. Po pierwsze, czy daję świadectwo? Czy żyję jak członek Królestwa Niebieskiego, jak obywatel Królestwa Bożego tutaj na ziemi? Czy daję niesamowite świadectwo? Czy po moich krokach inny dojdzie do nieba? To jest bardzo ważne pytanie. A zarazem w drugą stronę, czy mam świadomość tego, że jako ambasador otrzymuję też moc od Pana Boga? I mimo, że jestem słaby, jestem grzeszny, to Pan Bóg mnie prowadzi i Pan Bóg się mną posługuje. I ciągle chcę wspominać te słowa, które mówił dzisiaj Jezus. Nie wyszedłem sam, lecz posłał mnie mój Ojciec. A skoro mnie posłał, to mnie uzdalnia. Pamiętajmy, że my naszym świadectwem, naszym zachowaniem, naszą ewangelizacją wcale nie zachęcamy ludzi tylko i wyłącznie do tego, żeby chodzili do kościoła, żeby się modlili, żeby uczestniczyli w nabożeństwach. To wszystko ma na celu zmianę ich stylu życia. My zachęcamy ich poprzez nasze świadectwo do nowego stylu życia, do innego życia. Życia, którego nie zrozumie ten świat. Życia z zasadami Ewangelii. Życia, które daje nam Pan Bóg. I to jest piękne, jeżeli ten cel mi przyświeca. Że ja nie chcę, żeby tylko ktoś się zaangażował w jakąś wspólnotę, że ja nie chcę, żeby tylko ktoś, chociaż regularnie chodził do kościoła, ale żeby ktoś zmienił swoje życie, aby zaczął nowe życie w Duchu Świętym. Bądźmy ambasadorami Królestwa. Głośmy Jezusa Chrystusa, a wszystko inne będzie nam dane i przy okazji odziedziczymy Królestwo, które jest nam przygotowane. Amen. A teraz na koniec, żebyście zobaczyli, że to nie jest prosto tak kręcić te filmiki. Takie krótkie sceny, które niestety nie zawsze nam wychodzą. Jezus mówi dzisiaj w swoim słowie, a właśnie co mówi? Okej.
i Jezus, zapraszając nas do wiary, zapraszając nas do uczniostwa. Kurczę. Jezus czyni z nas ambasadorów Królestwa Niebieskiego. Dobra, jedziemy. Matko, trzeba się rozluźnić jakoś, dobra. Powinno być okej. I tak jak on zostanie przyjęty, tak wtedy... Nawet nie wiem, o co mi chodzi. Dobra. Ostatni raz to nagrywam, bo już nie mam siły. Więc moi drodzy, i tak samo w drugą stronę. On może... Aha, aha. Co on może?